Cześć, witam Was bardzo serdecznie w serii poświęconej masażowi leczniczemu. Jako że ostatnio zaczęliśmy prowadzić kursy i warsztaty związane właśnie z masażem leczniczym, to stwierdziliśmy, że część z Was nie może się pojawić i będziemy właśnie nagrywali takie smaczki z konkretnymi strukturami ciała. Oczywiście będzie dużo mniej niż na kursach, ale to będzie już coś, co będziecie mogli wprowadzić na bieżąco do swojej pracy terapeutycznej. W serii tej będziemy poświęcali się konkretnym strukturom, po prostu tak jak dzisiaj na przykład mamy mięsień biodrowo-lędźwiowy, ja wprowadzę, pokażę Wam jak pracować z mięśniem lędźwiowym większym, natomiast Maciek później opracuje mięsień biodrowy. I właśnie z każdym odcinku będziemy pokazywali konkretną strukturę, jak poprawić fizjologię, ślizg tej tkanki względem innych i po prostu funkcję, do której ona jest przeznaczona, bardzo często ta funkcja jest jakiś tam już zaburzona i po prostu nie pracuje tak jak powinna. Dziś powiemy sobie o mięśniu biodrowo-lędźwiowym, natomiast nie będziemy aż tak bardzo opracowywać anatomii tego mięśnia, ponieważ było to nawet ostatnio w serii Anatomia do kawy. Link będziecie mieli pod spodem. Możecie zapoznać się podczas oglądania tego filmu od razu z taką podstawową anatomią tej właśnie struktury. Jeśli chodzi o mięsień biodrowo-lędźwiowy, jest on głębokim zginaczem stawu biodrowego i przyczepia się m.in. do kręgów kręgosłupa lędźwiowego i do talerza, znaczy do talerza biodrowego i do krętarza mięśniowego kości udowej. Jest to mięsień, który po prostu w zależności od tego, co jest ustabilizowane, albo będzie poruszał nogą, albo będzie poruszał tułowiem. Zaliczane są taśmy głębokiej przedniej i bardzo często uczestniczy w różnych patologiach. Na przykład napięcie tego mięśnia po obu stronach będzie pogłębiało lordozę lędźwiową, co możemy bardzo łatwo sprawdzić poprzez test Thomasa. Natomiast na przykład jednostronne napięcie tego mięśnia będzie zwiększało łuk w skoliozie w odcinku lędźwiowym. Jeżeli na przykład mięsień po stronie prawej jest napięty, to i skolioza będzie też brnęła w stronę prawo-łukową. Czyli prawy mięsień, prawostronna skolioza. Żeby zlokalizować ten mięsień, musimy sobie zdawać sprawę, że jest on zdecydowanie głębiej niż tkanki powierzchowne. Fajnie zlokalizować na początku sobie krawędź boczną mięśnia prostego brzucha. Wystarczy zrobić to, u większości osób będzie to już widoczne, nawet jak ktoś leży, nie musi nic tam napinać. Natomiast u większości osób, u części osób wystarczy, że ktoś podniesie głowę, jak w sytuacji do zrobienia po prostu standardowego brzuszka i widzimy krawędź boczną po jednej i po drugiej stronie. Kolejną rzeczą jest to, że będziemy się wślizgiwać przy bocznej krawędzi brzucha pod kątem mniej więcej 45 stopni w kierunku kręgosłupa lędźwiowego. Tylko że będzie to tak, musimy się wślizgiwać pomiędzy kością, powiedzmy, że gdzieś tam kręgosłupem, dolną częścią kręgosłupa lędźwiowego, a pępkiem. I teraz tak, żeby łatwiej sobie zlokalizować ten mięsień, warto zgiąć nogę w kolanie. Ok. Teraz tak, w tym momencie tkanka będzie skrócona. I teraz szukamy sobie krawędzi bocznej mięśnia prostego brzucha. Wślizgnę się trochę głębiej i będę szukał czegoś, co przypomina taki sznurek, mniej więcej o średnicy centymetra, chociaż on będzie zawsze wyglądał trochę inaczej, ponieważ może mieć różne struktury ten mięsień. I w zależności od tego, jak będzie wyglądała osoba, którą opracowujecie, szukamy sobie, powolutku się wzgujemy głęboko. Musicie robić to bardzo powoli, wtedy tkanka będzie wpuszczała głębiej. I szukamy sobie właśnie takiego sznureczka, takiej parówki. I teraz tak, jeżeli stwierdzę, że coś takiego jest pod spodem i ruszając przyśrodkowo i bocznie będę czuł włókna tego mięśnia, to oporuję sobie nogę i proszę, żeby pacjent po prostu przyciągnął, wykonał ruch przyciągający udo do klatki piersiowej. Ok. I pod moimi palcami ta struktura się napnie. Jeżeli ona się napnie, to nawet ta osoba, którą masujecie, będzie czuła, że jesteście na mięsiu lędźwiowym większym. Nie jest to w ogóle przyjemne. Natomiast praca z nim ma być nieprzyjemna, a skuteczna. I teraz tak, jeżeli na tym mięśniu już jesteście, to wystarczy, że będziemy poruszali się bardzo powoli od góry do dołu, do głowy i dogonowo. Będziemy pracowali sobie wzdłuż włókien mięśniowych do tego momentu, aż będzie to w miarę znośne i przyjemne. Dobrze, jak noga zostanie zgięta, tutaj w stawie biodrowym koronowym, ponieważ to też będzie różnicowało, czy to będzie intensywna praca, czy mniej intensywna. Jeżeli noga jest zgięta, to będzie dobre do początkowej fazy, czyli będzie mniej intensywnie.
szukamy sobie i pracujemy. Jeżeli stwierdziliście, że wypracowaliście już tutaj wzdłuż włókien mięśniowych i ten mięsień się trochę rozluźni pod waszymi palcami, to możecie pracować sobie poprzecznie do włókien mięśniowych, czyli przyśrodkowo i bocznie. Jest to zdecydowanie intensywniejszy ruch. Oczywiście ta praca nie powinna być szybko dynamiczna, powinna być bardzo powolna, spokojna i trwająca nawet kilkanaście minut. Jeżeli stwierdziliście, że rzeczywiście coś tam się rozluźniło i dla tej osoby nie jest to już nieprzyjemne, możemy zmniejszać sobie kąt tej nogi. Powolutku, powolutku i oczywiście pracujecie, aż dojdziecie do ułożenia poziomego. Teraz ten mięsień jest bardziej rozciągnięty i może być to po prostu mniej przyjemne. I też pracuję sobie na początku wzdłuż włókien mięśniowych, a potem poprzecznie do włókien mięśniowych. I to jest praca, która bardzo często wystarcza, żeby rozluźnić ten mięsień. Możecie zrobić sobie test, że przed pracą z mięsiem biodrowo-lędźwiowym zrobicie test Thomasa, zobaczycie sobie, czy on jest napięty, czy nie jest napięty. Następnie popracujecie sobie z tym mięsiem kilkanaście minut i wykonacie test Thomasa ponownie. I zobaczcie sobie, czy jest efekt. Możecie być nawet zaskoczeni taką pracą. Po takiej pracy statycznej, czyli podłużnej poprzecznie włóknami mięśniowymi, możemy zrobić sobie takie rozciągnięcie tego mięśnia z zablokowaniem. Będzie trochę to przypominało masaż funkcyjny. I znowu szukamy sobie tego mięśnia. Powolutku wchodzę. Praca z tym mięśniem uczy sporo cierpliwości. I tego, że masaż nie musi być szybki, intensywny, jak to jest uczone przy niektórych technikach. I teraz tak, znalazłem sobie ten mięsień. Dociskam go sobie. A następnie proszę, żeby pacjent, dociskając piętę do podłoża, wyprostował nogę. Ok. I ten mięsień pod moimi plecami będzie się rozciągał, co u osób, które ten mięsień ma już napięty, będzie dość intensywnie odczuwalne. Powrót. Ja mięsień puszczam. Następnie znowu lokalizuję go. Pociągam, blokuję i proszę, żeby pacjent rozciągnął nogę. Wyprostował ją. Ok. I praca z tym mięśniem już jest załatwiona. Jeśli chodzi o ten mięsień, musimy sobie zdawać sprawę, nie wiem, przy takiej trudmerowej nauce anatomii, że jest on mięśniem, który będzie budował tylną ścianę mięśni brzucha. A pomimo to można się łatwo do niego dostać od przodu. Więc on jest bardziej po stronie tylnej. U osób szczupłych, które mają w miarę rozluźnione te struktury brzucha, powłoki brzuszne, wsuwając się do tego mięśnia pod kątem takim 45 stopni, będziecie bardzo często mogli nawet dotknąć kręgosłupa lędźwiowego, trzonów kręgosłupa lędźwiowego, więc możecie bardzo powoli zatapiać się u osób, które tą tkankę mają rozciągniętą i spróbować ten kręgosłup lędźwiowy dotknąć, co ogólnie nie jest przyjemne. A teraz zostawiam Was z Maćkiem, który pokaże Wam, jak pracować z mięśniem biodrowym, który jakby tworzy kompleks, nierozerwalny kompleks z mięśniem lędźwiowym, ponieważ łączą, oprócz tego, że wykonują tą samą funkcję, to łączą się ścięgnem końcowym tego mięśnia i pracują jakby identycznie. Teraz zajmiemy się mięśniem biodrowym. Taki anatomiczny skrót zaczyna się od wewnętrznej strony kości biodrowej i kończy się wspólnym ścięgnem z mięśniem lędźwiowym większym. Jak będziemy sobie z nim pracować? Generalnie my pracujemy z nim w dwóch ułożeniach pacjenta. Pokażemy Wam, jak można sobie z nim pracować, przynajmniej z częścią tego mięśnia od strony tutaj przedniej. Generalnie warto sobie też zróżnicować problem mięśnia biodrowego, zwłaszcza w stanach zapalnych, z problemami jelit, ponieważ zdarza się, że zapalenie jelit, konkretnie kątnicy, może nam dawać także stan zapalny mięśnia biodrowego, ponieważ obie te struktury dzieli tylko cienka otrzewna. Wracając do samej pracy z tym mięśniem, pokażemy Wam teraz kilka technik. Okay. Na początek pokażę Wam pierwszą technikę, jaką możemy sobie zadziałać na ten mięsień. Tak naprawdę najlepiej jest, jeśli opracowujemy stronę przeciwną, po której stoimy, ale na potrzeby filmu, żeby nie zasłaniać Wam, pokażę to po swojej stronie. Zaczynamy sobie tutaj możliwie nisko. Staramy się
palcem wskazującym wtapiać już w tkanki pod talerzem biodrowym i powoli na tyle, na ile pozwalają nam tkanki, przesuwamy się wzdłuż talerza. Kolejną techniką, którą możemy sobie tutaj zaaplikować, będzie praca wzdłuż włókien mięśniowych, ponieważ mięsień biodrowy swoją strukturą może przypominać nam taki wachlarz. Palcami także zatapiamy się tutaj pod stronę wewnętrzną talerza biodrowego. Również robimy to w sposób możliwie spokojny, na pewno bardzo powoli wtapiamy tutaj palce. Byłoby to na pewno bardzo nieprzyjemne, żeby robić to w sposób nagły. W ten sposób możemy sobie opracować struktury po stronie, po której my stoimy, ale po drugiej stronie równie dobrze możemy sobie to opracować kciukami. Trzecią techniką, którą także chciałbym Wam pokazać, jest technika, którą zrobimy na sam koniec, jako trzecią właśnie, kolejną z tego względu, że jest ona najmniej przyjemna tutaj w odczuciach dla pacjenta, jest najbardziej intensywna i dobrze jest przygotować sobie do tego wcześniej tkanki. Zatapiamy się tak samo, jak w drugiej technice, którą pokazywałem tutaj pod talerz kości biodrowej i rozciągamy sobie te tkanki na bok. Również robimy to w takim zakresie, jak pozwala nam na to skóra, jak pozwala nam mięsień, a także przyczepiające się tutaj mięśnie brzucha. Oczywiście te trzy techniki, które Wam tutaj pokazałem w leżeniu tyłem, nie wyczerpują całej gamy możliwości pracy z tym mięśniem. Możemy to robić, tak jak wspomniałem, w ułożeniu na boku. Możemy wykorzystywać także inne techniki. To, o czym też może zapomniał powiedzieć Wam Patryk, pracując sobie z mięśniem lędźwiowym, warto także zająć się przeponą, ponieważ dysfunkcje tych dwóch mięśni występują często razem, dlatego że te mięśnie są ze sobą połączone powięziowo. Także opracowanie mięśnia lędźwiowego będzie w odwrotnej sytuacji korzystne, podczas kiedy będziemy pracowali sobie z oddechem naszego pacjenta. Warto właśnie się tym zająć. Dużo więcej ciekawostek anatomicznych na temat struktur, które dzisiaj tutaj dla Was opracowywaliśmy, znajdziecie także na naszym blogu projektmasaż.pl. Zachęcamy Was do śledzenia na bieżąco naszego bloga, także profilu na Facebooku oraz subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Cześć!